Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Orkiestry Dęte były, są i będą muzycznymi perełkami powiatu myślenickiego, bo to właśnie w nich drzemie wielopokoleniowa siła, którą niejednokrotnie można zobaczyć na wszelkiego rodzaju wydarzeniach. Jednym z takich wydarzeń jest powiatowy przegląd orkiestr dętych, który w tym roku zorganizowany został już po raz 14. Tegoroczny przegląd ma właśnie taką formułę przeglądu powiatowego orkiestr dęty. Nie ma konkursu, wszyscy wygrywają, wszyscy zostaną nagrodzeni. Są to nagrody finansowe. Bardzo, bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję i otwieram 14. Powiatowy Przegląd Orkiestr Dęty. W niedzielę 24 listopada scena Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu zamieniła się w miejsce pełne klasycznych i nowoczesnych brzmień. Swoje umiejętności zaprezentowało na niej 12 orkiestr dętych. Z Sieprawia, Głogoczowa, Dobczyc, Skomielnej Czarnej, Bogdanówki, Wiśniowej, Myślenic, Jasienicy, Krzywaczki Bęczarki, Tokarni, Zawady, Węglówki i Pcimia. Tegoroczny przegląd to ważne wydarzenie dla muzyków. Widzą oni w nim wiele pozytywów, czekając często na każdą kolejną edycję. Co wasza orkiestra myśli o tego typu przeglądach? Dlaczego rokrocznie bierzecie w nich udział? Myślę, że to jest dobra okazja, żeby się pokazać, żeby mieć też mobilizację do pracy, tak? No bo nie ma sensu pracować, jeżeli nie ma gdzie tego pokazać. Jest to przede wszystkim, myślę, dla nas motywacja do pracy i do dzielenia się swoją pasją. A czym dla ciebie osobiście jest orkiestra dęta? Ja nie jestem człowiekiem, który wiąże swoją przyszłość z muzyką, także jest to dla mnie taka szansa, żeby mimo wszystko jej spróbować, żeby w wolnym czasie, troszkę na boku, tej muzyki troszkę się pouczyć, troszkę się z nią zaznajomić. I myślę, że każdy człowiek powinien gdzieś na etapie swojego życia troszkę z jakąś formą sztuki mieć styczność. Cały rok uczestniczymy w różnego rodzaju imprezach okolicznościowych w naszej miejscowości, też w gminie, ale oczywiście przegląd jest naszym takim głównym celem co roku i przygotowujemy się do tego dosyć długo, żeby w miarę dobrze wystąpić i zaprezentować się z naszym repertuarem. Co tydzień mamy próby z orkiestrą, u nas akurat we wtorki, no i szlifujemy, że tak powiem, swoje twory, wybieramy to oczywiście wcześniej i staramy się przygotować jak najlepiej. Ten dzisiejszy przegląd to pole bardziej do zabawy muzyką, do zabawy formą, czy pole do rywalizacji? Myślę, że pole do rywalizacji jak najbardziej, bo zawsze jest ta żyłka, że tak powiem, właśnie tej walki, ale też chcemy dla siebie udowodnić, że jesteśmy, że tak powiem, dobrze przygotowani i dla kapeli mistrzostw przede wszystkim, bo on nas motywuje do tego, żeby działać i żebyśmy jak najlepiej grali. Najstarsze orkiestry z terenu powiatu myślenickiego mają ponad 100-letnią tradycję. Tradycję głęboko zakorzenioną w tworzeniu lokalnej kultury. To, co niewątpliwie warte jest podkreślenia, to fakt, że wszystkie orkiestry, zarówno te najstarsze, jak i najmłodsze, sukcesywnie się rozwijają, promując niematerialne dziedzictwo powiatu myślenickiego zarówno w kraju, jak i za granicą. Ktoś kiedyś powiedział, że orkiestra jest dobra na wszystko. Ci, którzy w niej grają, doskonale o tym wiedzą i nie wahają się o tym mówić. Jak Ci się podoba w orkiestrze? Dobrze, fajnie. Znam tych wszystkich, no i jest fajnie. A na jakim instrumencie grasz? Powiedz nam, a najlepiej to zademonstruj. Na grzechotkach. Jak widać, powiat myśliński bogaty jest w muzyczne talenty. To są ci dyrygenci, ci wszyscy, którzy grają na instrumentach, oni odgrywają ogromną rolę. Oni są liderami lokalnej społeczności. Dzięki nim ludzie w różnym wieku, z różnych miejscowości mogą się spotkać i poczuć taką lokalną siłę. To na pewno integruje ludzi z naszego terenu. 14. Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w tym roku nie przybrał formuły konkursu. Wszystkie orkiestry zostały porówno nagrodzone i docenione. Starosto, wysłuchał Pan dzisiaj wszystkich wykonań. Jakie są Pana wrażenia po tym przeglądzie? Wrażenia no to oczywiście ogromne, fantastyczne. Bardzo się cieszę. To naprawdę była wielka, fajna impreza. Natomiast no trzeba powiedzieć, że poziom był bardzo wyrównany. Mieliśmy tutaj orkiestry, które mają 100 lat, a które mają 10 lat. A tak naprawdę wielkiej różnicy poziomów nie było widać. Najbardziej cieszy udział młodych ludzi, młodych kilkuletnich dzieci i one
połknęły tego bachcyla muzycznego i to najbardziej mnie cieszy. Organizatorami 14. Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych było Starostwo Powiatowe w Myślenicach oraz Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu.